Nazywam się Włodzimierz Netter, we wsi Wojciechowo, w województwie wielkopolskim, powiat Wolsztyn, gmina Siedlec, prowadzę ponad 200-hektarowe gospodarstwo z produkcją mieszaną, zboża, rzepak oraz produkcja trzody chlewnej w cyklu otwartym. Gospodarstwo jest ukierunkowane głównie na trzodę chlewną, stąd też praktycznie całość zboża jest przeznaczona na produkcję paszy dla właśnie świń. Znajdujemy się tutaj przed baterią silosów BIN, 8 sztuk po 130 ton. Jakby się mogło wydawać, żniwa kończą pewien etap, zresztą tak do końca nie jest, bo zboże trzeba przechować. Po żniwach bardzo ważne jest, aby to zboże schłodzić, aby ciągle kontrolować jego stan, jego wilgotność, jego temperaturę, gdyż rzutuje to bardzo na późniejsze przechowywanie. Mamy obecnie listopad, jak widzimy w tle proces wentylacji został zakończony, ale proces kontroli trwa nadal. Takim głównym wyznacznikiem tego, czy w zbożu dzieje się wszystko dobrze, jest jego temperatura. I do tego, żeby to sprawdzić, firma BIN wyposaża te silosy w 8-punktową sondę temperatury, którą to sondą możemy odczytać na każdym metrze pojemności silosa, jaka to temperatura jest w chwili obecnej. W celu kontroli temperatury wyposażyłem silosy w 8-punktową sondę produkcji firmy BIN. Sonda składa się z 8 czujników na każdym metrze pojemności silosa oraz takiego tutaj czytnika. Podłączając przewód, widzimy, jak rozkłada się temperatura w poszczególnych punktach silosa, od punktu najniższego do punktu najwyższego. Pokazuje nam również ten czytnik temperaturę maksymalną. O, tu widzimy na drugim metrze, na trzecim metrze temperaturę, na czwartym i tak po kolei. W silosie tym zasypany jest rzepak i widzimy, że najwyższa temperatura jest gdzieś w 3/4 wysokości. Na 8 metrze tutaj już jest pusto i nie ma rzepaku, stąd ta temperatura związana ze słońcem i na dzisiaj z tą pogodą. Po sprawdzeniu, po kontroli temperatury w którymś z silosów możemy oczywiście rozłączyć tutaj ten czytnik i przejść do kolejnego silosu i w tym samym trybie sprawdzić tą naszą temperaturę, czyli ogólnie sprawdzić, jak przechowuje nam się zboże. Przeprowadzam teraz kontrolę temperatury w silosie numer 7, w którym znajduje się pszenżyto. Jak widzimy, temperatura maksymalna jest tutaj zbliżona. I też gdzieś jest w połowie, w 3/4 wysokości silosa. Mogę tutaj stwierdzić, że zboże przechowuje się nieźle, nie ma jakichkolwiek przesłanek do niepokoju, aczkolwiek temperatury około 25 stopni na dłuższą metę no, już są trochę niebezpieczne tego zboża, z tym, że no, śpię spokojnie z tego względu, że to zboże tutaj jest sukcesywnie wybierane i w jakikolwiek sposób podczas tego wybierania następują ruchy wewnętrzne, także to się wszystko tam stabilizuje, a wybierane jest dlatego, że jest potrzebne do produkcji paszy dla tuczników, o których już mówiłem. Z tych silosów, dzięki systemowi tutaj całego załadunku i rozładunku, zboże jest ładowane na przyczepę i przewożone na teren mieszalni pasz, gdzie następuje jego rozdrobnienie, wymieszanie z innymi składnikami, ze śrutą sojową oraz z premiksem i następnie znów przenośnikami
jest rozdzielane do poszczególnych silosów i następnie dalej paszociągiem koralikowym prosto do kojcy, do paśników, do świń. Przejdziemy teraz do tego kolejnego ogniwa, jakim jest mieszanie paszy, mieszalnia. Jest to bardzo prosta mieszalnia, już może trochę wiekowa, ale spełniająca swoje zadania. Jest z produkcji polskiej firmy Emrol z Odolanowa. Składa się ze śrutownika 11 kW oraz dwóch mieszałek 1200 kg postawionych na wagach elektronicznych. Śrutownik jest samozasysający. Znajdujemy się teraz na mieszalni pasz. Jest tutaj może trochę głośno, ale taka to jest specyfika tego miejsca. Śrutownik pobiera sobie z pryzmy przężyto śrutę sojową i w tym momencie jest to wrzucane do mieszałki numer 1. Akurat mieszałka numer 2 w tym momencie jest opróżniana przez przenośnik ślimakowy do silosa paszowego przy chlewni. No jak widzimy, jest tutaj trochę kurzu, są komponenty, no taka jest specyfika mieszania paszy. Proszę Państwa, wydawać by się mogło, że mamy sezon zimowy, praktycznie listopad i żniwa kończą sezon i nic się w gospodarstwie nie dzieje. Moim zdaniem taką ciekawą maszyną jest kombajn, który z jednej strony kończy ten sezon rzeczywiście, zbiera to ziarno, które później magazynujemy w silosach, ale z drugiej strony inną swoją częścią jest maszyną pierwszą, która rozpoczyna ten sezon, gdyż przygotowuje to pole do kolejnych zasiewów przez prawidłowe rozcięcie, rozprowadzenie tej całej słomy ze zbóż na tym polu. I to, powiedzmy, zaczyna się już jednocześnie kolejny sezon. Mamy trochę takiego teraz uspokojenia, ale teraz jest czas na to, żeby poremontować maszyny, żeby nie odstawić ich zepsutych, żeby już były sprawne na kolejny sezon. Mamy też czas na to, żeby zaplanować nawożenie, bo dzisiaj myślę, że każdy gospodarz, który poważnie podchodzi do swojej profesji, liczy to nawożenie, liczy składniki pokarmowe, jakie już ma na podstawie badań w glebie, jakie też musi dostarczyć z nawozami sztucznymi czy też naturalnymi. I jest czas na to, żeby zamówić te nawozy, wyliczyć, zamówić zgodnie ze swoimi wyliczeniami, ze swoimi przemyśleniami. Chodzi tutaj o różne formy chemiczne. Także jak Państwo widzicie, no ja już policzyłem, miałem trochę więcej czasu w październiku, co też widać, że pod wiatą mamy zmagazynowany nawóz azotowy. Nawozy siarkowe, nawozy potasowe przyjadą w terminie późniejszym. Myślę, że nawet do świąt Bożego Narodzenia, zależy to od dystrybutora. Może Państwa tutaj dziwić, że mamy listopad, a tutaj stoi brudny, przygotowany do pracy w pełnej gotowości siewnik. Zauważyłem, że na przestrzeni lat tutaj w Wielkopolsce, na pograniczu lubuskiego, ten klimat też się zmienił, tak jak pewnie wszędzie. I optymalne terminy siewu zbóż przesunęły się o 2-3 tygodnie bliżej zimy. Z mojej obserwacji wynika, że rzepaki siane w granicach 15-25 sierpnia, czyli w terminach optymalnych, na dzień dzisiejszy, co zobaczą Państwo później, są wybujałe, są rozrośnięte. A rzepaki siane gdzieś w granicach 1 września, 5 września są w optymalnej fazie rozwoju. To samo dotyczy jęczmienia ozimego, który siany 20-25 września też jest wybujały, jest w fazie końca krzewienia, wręcz bym powiedział, że prawie strzelania w dźbło. Porażone jest przez choroby, widać, że raczej będzie mu ciężko przezimować, a jęczmień siany 1, 5, 10 października jest w fazie optymalnej. To samo dzieje się z przężytem ozimym, z pszenicą ozimą. Także ja tutaj planuję w końcówce listopada posiać 3, 4, może 5 hektarów pszenicy ozimej, przężyta ozimego i zobaczyć, co z tego będzie. Z tego względu, że wizualnie może te zboża wejdą w to zimowanie w gorszej kondycji, ale może się okazać, że wydają taki sam plon lub też nawet plon wyższy. Wszystko jest przed nami do sprawdzenia, także myślę, że za rok będziemy wiedzieli.